Siemaneczko, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości, a dzisiaj znajduję się w Ponożyty koło Osiecka. Jest moja bestia, Rock Rider. Tak to cudo wygląda. A dzisiaj przekroczymy magiczną barierę 60 km rowerem, albo i więcej. To jest ta bestia, zobaczcie. Same oryginalne części, amortyzator teraz się świeci, wszystko było pucowane i tak dalej, opony nabite na 4 bary, nie jak kurwa 3,5 dla mięczaków, tylko potężne 4 bary dla prawdziwych facetów, a nie jakich pintek. To są potężne koła, ludzie, zobaczcie, wóz jest kurde dosłownie kamień. O, to jest coś takiego, to są takie opony. Najlepsze z najlepszych, normalnie GTR, napęd wymyty a jak złoto, no teraz wiadomo, że złapał trochę syfu, ale wymyty jak złoto, przekładnia biegów to Altus, Shimano Altus, korba przednia zajebista, więc tu mamy kasetę ośmiobiegową, nie jakiś wolnobieg, tylko kasetę ośmiobiegową. W tej goleni mamy olej w amortyzatorze, a w tej goleni mamy sprężyny. Regulacje odbywa się pokręcając gałką. Tak wygląda zajebiście. To jest król szos w powiecie otwockim. A teraz zobaczymy, na co stać tego króla. Powiem szczerze, że trochę to jest głupie, co chcę zrobić, ale robię to dla celów naukowych. Bo powiem szczerze, zawsze mnie interesowało, ile można przekroczyć rowerem. Tu mamy lekki zjazd w stronę Osiecka. Teraz zobaczymy, ile będzie można tu wyciągnąć. Mam przestawione na czwartym biegu. Tu jest ustawiona przednia zębatka na drugiej pozycji, więc powinno być zajebiście. Powiem szczerze, nie powtarzajcie moich wyczynów, bo ja chcę sprawdzić to sposobem naukowym. Ile się da wyciągnąć? A jeżeli się da, to wyciągniemy maksimum. Jak to się mówi, firmowy wóz, firmowe paliwo. Paweł Jumper skoczył z rampy, a ja będę zapierdalał ponad wszystko. Jak się dobrze uda przy dobrych wiatrach, to przekroczymy barierę dźwięku. Jaja se robię, bo normalnie to jest niemożliwe. Ale kto wie. Zbliżamy się do punktu koniunkcji. No może nie koniunkcji, ale... Zbliżamy się do punktu bez powrotu, gdzie już nie będę mógł zawrócić. Powiem szczerze, jeżeli się wywalę, no to się wywalę. Poczekam, aż sobie auto przejedzie. Dobra, teraz nie pedałuję w ogóle i jadę tylko siłą rozpędu. Już zaczęło się przyspieszanie. O kurwa. Ja pierdolę, powiem wam szczerze. Powiem wam tak. Weźmę sobie pierdolę telefon do case'a. You cycled 9 kilometers within 37 minutes and 5 seconds. Last kilometer took you 3 minutes and 50 seconds. Heart rate is 128. Yeah, 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 yeah. Ja pierdolę, powiem wam szczerze, było czuć prędkość.
Powiem wam szczerze, było czuć prędkość. Normalnie jak już zjechałem dosłownie na sam dół, to aż mnie wgniotło w siodło. Tak szybko się jechało, 60 bynajmniej pobite. Myślałem, że opony się rozlecą w pewnej chwili. No dobra, trzymajcie się, piorun elektryk. Zajebiście było.